Cześć wszystkim, no po 7. Przeciąga ma Yui. Tak, nie ma już tych rzeczy. To były rzeczy hentai. To co było w łaźniach, nie chcecie wiedzieć. To co było z Iorem, tym bardziej nie chcecie wiedzieć. Idziemy dalej. Melted Village. Jedziemy z tym koksem. Idziemy ratować ludziom tyłki.話に聞いていた通り、すごい熱気です。そんな、ふただなんて、氷魔法が得意な私が活躍できるってことですよ。むしろやる気満々です。城塞で働くようになって、 魔法の技術を磨いてきたんです。その成果をここで示します。私はやれる子ですよ。じゃあ、そばちめ。 私が頑張れば大丈夫。 Dobra, co tu możemy zrobić? Potrzebujemy firewalk, żeby przez to przechodzić. Chyba mamy jeden akcesorium, które nam to daje. Nie, mamy dwa razy. Więc tak. Z grubsza pamiętam, co tu się wydarzy. Wiem, że tutaj będzie duża jatka. I na razie chyba nie ma potrzeby, żeby zwiedzać coś poza tym. Dobra. Może poczekajcie, może inaczej to zrobimy. Raz, dwa, trzy. Nie mam jak zgarnąć. Nie, mamy. Raz, dwa, trzy. Te pola byłoby dobrze zostawić wolne, bo Fia nie będzie mogła przyzywać. Nie, dobra, nieważne. Fia za dużo nie poprzyzywa sobie w tej turze. Dobra. Za to... Jetstream Ior. Ruszaj tutaj. Coś jeszcze chcemy przywołać. Może być jakiś boss. Kisnir może się przydać. Ma katanę, która nie zadaje fire damage. Tak, właśnie, tylko te... Weź Warrior Medal. Tak, dalej nie pójdziesz. Korek się tu zrobił. I weźmy jeszcze ciebie. I Veteran Ring. Dobra, na razie nie będziemy tam iść. Tam chyba są potwory, ale... Bardziej interesuje nas, co tutaj jest. Dobra, tak. Gofran. Te rzeczy chcemy łapać. I tutaj coś jest. Dobra. Ior. Możesz złapać cover, Zavoro. Okej. Firefang. O! Super. Tego nam brakowało do tego przedmiotu questowego. Ekstra. Fia. Wiemy, że tutaj coś czeka na nas. To może tak. Przejdź tutaj. Wezwij Karynę. Karyna zwiedzi tutaj. Albo inaczej, to zróbmy. Karyna, zmieńmy twój ekwipunek. Na razie nie potrzebujesz prevail. Weź capture attack. Potem będziesz mógł odpowiedzieć poprzez capture. Dobra.
Jaka jest nasza misja? Old Hitting Weapon. Okej, to może być coś tutaj, bo tutaj nie widzę żadnego bossa. Fire Golem. Okej, te nam się przydadzą później do farmienia, bo konstrukty dają wytrzymałość Yuki. Dobra, Mikiu. Nic nie trafisz. Dobra, to może na razie wykorzystajmy cię do skautowania tutaj. Kisnir. Ty. Mirfil czy Rapid Fire? Teraz się weźmy Rapid Fire, zobaczmy co z tego wyjdzie. Dobra. I dobra, jedziemy. Pewnie teraz będzie fala ataków. Awaru. Dobra. Włączmy animację przy okazji. Capture Attack. I Karyna, pokaż na co cię stać. Firefang kolejny, okej. Okay. Dobra, tak, ty na co masz odporność na fizyki. A co gdyby tak Fia cię sprzątnęła? Nie sprzątnie cię. Fia właśnie, weź jakieś akcesorium. Skynekle, skill, monster capture zamień na light blast. Raz, dwa, trzy, tak. Nie masz zasięgu. Kisnir. Tak, pioruny nie zadziałają tutaj. Dobra, pomyślmy. Pewno chciałbym do niego postrzelać. Tylko chyba... Chyba Mirfil Axis Bow lepiej zadziała. Tak. Dobra, to wal do niego. Diet. Mikiu. Tutaj. Ty, możesz złapać jego tego gościa bez problemu? ...50% Ior rozwala wszystko. Rozwala system. Dobra. Ty zmień broń na Mirfilową katanę. Teraz tak, ty możesz zaatakować jego. Capture Attack nie za bardzo zadziała. 10 razy 2 nie wystarczy. Dobra, to po prostu go zmiażdży. Dobra, i teraz tak. To... Musimy mieć firewalk, żeby przez to przejść. W sumie możemy ci dać na jedną turę firewalk. Tak. Fia tutaj. Wszyscy mają wrażliwość na ice. Oni nie mają wrażliwości na ice. Ale reszta całkiem spoko. To tak, niebieski chłopczyk, chodź tutaj, mamy dla ciebie robotę do zrobienia. Dobra, na razie tyle. Ktoś będziemy potrzebowali, możemy jeszcze Ranry przywołać. Hop.
Chcesz posmakować nowej siły niebieskiego chłopca. Ile to będzie? 20 minus 1, 19, 38. Dobra, nie zabijesz go. Po prostu walnij go. Chyba, że ci Pierce wejdzie. Nie, wtedy też go nie zabijesz. Dobra. Skatakuję go wręcz. Dobrze, że dostał dodatkową siłę, przynajmniej zadaje obrażenia teraz wręcz. Całkiem sensowne. No, w następnej turze może na coś zniszczyć. Okej, to chyba trzeba. Chyba będzie trudno. Moment, moment, to jest konstrukt przecież, tak? Konstrukt. My przecież mamy rzecz na konstrukty. Disruptor plus 10 atak kontra konstruktom. Ta. 21 razy 2. Dobra. Ale w międzyczasie tak. Jakie masz szanse go złapania? Rzuci dwa ataki, wejść to. Bo chcemy zająć to miejsce w tej turze. Po prostu wejdź z włócznią. I tak masz szansę, że spodujesz. Okay. Dobra, Jetstream Ior. Rozwal tego. Liczyłem na kryta. Dobra. Ty możesz go przynajmniej złapać. Jeżeli trafisz. Jeżeli trafisz. Dobra. Chcę go bardzo złapać. Więc ty, Kisnir, weźmiesz Capture Rope i go złapiesz. Rozumiemy się? Dobra, tak lepiej. Tak, mamy jeszcze ciebie, Fia. To nie jesteś Fia. Tak. Light Blast. 13 razy 3 nie zabije. Za to to... dobra, spróbuj go pierwszym atakiem rozwalić. Dobra. Teraz ty możesz podejść tutaj. Ty rozwal to. I kryta, i kryta. Nie weszło, ale spoko. Pewnie się zabije sam w następnej turze. Jeżeli i tak chce się zabić sam... Nie, momencik. Nie chcemy siedzieć na tym ogniu. Dobra. Chciałem mu dać capture drop, żeby go złapać. Ale nie chcemy przecież siedzieć w tym ogniu i dostawać obrażenia, więc... Więc go nie złapiemy.
Innym razem tu będziemy je łapać. Dobra. Rejrunowa włócznia. Dobra. Ha, teraz kryta dajesz. Dobra. Puuu. To cię będzie bolało, Kisnir. Sniping Stone. Okej. Te golemy jakoś mają wyraźne życzenie dostania w ciry. Dobra. Oni chyba mają Swift? No ten drug dwa razy się ruszył. Nie wiem dlaczego dwa razy się ruszył. Chyba, że to coś innego nas zaatakowało. Dobra. W każdym razie Avaro Capture Rope. I złap tego gościa. Dobra. Przydadzą się. Teraz tak. Jesteś w stanie złapać jego? 15 razy 2, 98%. Jesteś w stanie złapać. Trochę dostaniesz w odwecie. Dobra, ale możemy przywołać Ranry i cię uleczyć. Dobra, całkiem niezły level up. Dobra. Dobra, Mikiu. Biegnij tutaj. Ikimasuj. Może się jeszcze przydasz do czegoś. To się nie uda. Ty. To się bardziej uda. Okej, okay. Dobry level up, dobry. Co teraz możemy jeszcze zrobić? Kisnir. Muszę podejść tutaj, się uleczyć. Dobra, tak jak mówiliśmy, Ranry, biegnij. Pomóż swojemu niebieskiemu koledze. I tak. Możesz podbiec tutaj. Może coś ustrzelisz w następnej turze. Dobra, Aior zamknie ten portal. Momencik. Zmienimy mu broń, na wszelki wypadek, gdyby tamten gość go zaatakował wręcz. Przydać się... Zwykły cleaver. Jak on ma ogień? Ogień ma odporność, dobra. Dobra. Tak myślał. Dobra, Ior. Masz pozwolenie na zabicie. Dobra. Nie wiem, z czego zrobiłeś tą zupę, ale wolę może nie wiedzieć. Dobra. Czym możemy to najlepiej złapać? Możesz ty waterboletem go trochę osłabić. Dobra.
Teraz go, coś go może dokończyć. Nie wiem, Kisnir? Powinnaś dać sobie radę. Dobra. Teraz tak, Ior najbardziej potrzebuje leczenia, to się lecz. Karina, zobacz co tutaj mamy. Nic ciekawego. Dobra. Tak, ty jeszcze raz podlecz tego gościa. I tak, dużo mamy tutaj kopalnia 5 miejsc. Wiecie co, tak już jesteśmy całkiem nieźle zebrani tutaj. To może idźmy na tego gościa. Ta Fia. Dobra, kto jeszcze ma ruch, tylko Fia. Ustaw się na razie tutaj. Dobra. Avaro. Co za pech. Dobra. Diet. Co za pech. Dobra, ty na razie ciebie nie potrzebujemy. Fia. Idź tutaj. Ranry tutaj. Chłopczyk tutaj. Mikiu, biegnij ile sił w nogach. Ior tutaj. Kisnir tutaj. No i dobra. Tak, Ranry może ci trochę pomóc. Dobra, Ior, zobacz co mamy tam z przodu. Dobra. Jest to, czego szukaliśmy. Majki, nie jesteś tutaj jedyna od magii lodu. Mamy też jeszcze chłopczyka. Dobra. Jak bardzo Ior ma przekopane? Chyba bardzo. No cóż, wiedział czym ryzykuje. Ty chłopczyk, chodź tutaj. Fia ma również łuk swój. Raz, dwa, trzy, którym będzie mogła tutaj strzelać. Ranry. Przywołajmy na wszelki wypadek Karynę tutaj, żeby bronił Fii. Ty, zobacz jak dużo tutaj będziesz w stanie zrobić. Avaro, tutaj, Mikiu, tak daleko jak możesz. I Kisnir, podejdź tutaj, dobra. Co ty właściwie masz? Dużo siły i dużo inteligencji. Hot Crash. To jest chyba atak wręcz. Flame Jet. Linia 5. Okej, okay, oni są trochę narażeni. Fire Barrage. Range 3. Dobra, pewnie teraz walnie obszarówkę, którą za chwilę pożałujemy, ale dobra.
Dobra, Ior. Ior, zrobiłeś swoją robotę, znaczy dałeś się skopać i tyle. Dziękujemy ci za twój wkład. Fia. Volley. Masz dwóch obrońców, więc to powinno dobrze zadziałać. Aż jak będziesz krycić. Dobra, Avaro, możesz... Odporność na ogień masz, ok. Możemy ci to jeszcze jakoś podreperować. Firewalk daje odporność na ogień? Nie. A coś innego? Chyba nie. A przynajmniej nie mamy nic takiego. Dobra. Więc tak, może coś, co zwiększa resistance. Shield. Nie za dużo. No dobra. Stań tutaj. Teraz tak, ty masz szansę na... To ciebie zaboli. Ty możesz strzelać z bezpiecznej odległości. Powinieneś to zdjąć. Zwłaszcza z Piercem. Dobra. Ares Ring. Okej, zobaczymy co to robi. Dobra, pierwszy clear niezbyt dokładny, ale w sumie i tak by nam się chyba raczej nie udało to 100% za pierwszym razem osiągnąć. Dobra. Jest też trochę skarbów do zebrania. Broken Statues. Dobra. Biedna Miki, nawet nie zdążyłaś dobiec do akcji. Super. Coś głupiego jej weszło do głowy, pewnie coś, o czym się niedługo dowiemy. Jedzenie już mamy od Iora, to lepiej przygotujcie kasę. Jakie smutne, że w rzeczywistości tak naprawdę nic nie zrobiło. Moje małe kocie nóżki nie dają wystarczająco prędkości, żeby dobiec do akcji, zanim się skończy. Przedstawiciel
O, no, w końcu jakaś nagroda za nasze wysiłki. Ta typowa wiedźmińska pomyłka. Myślę, że coś się znajdzie, jak jeszcze potrząśniecie sakiewką. 2000 złota. Co ja mogę kupić za to? Paciki do uszu? No to i to jest człowiek biznesu. Dobra. Tym się różnią wieśniacy z sztucznej krainy anime od wieśniaków w świecie Wiedźmina. Wracasz z roboty, to wieśniacy ze sztucznego świata anime dosłownie chcą ci wcisnąć kasę za wykonanie roboty. W świecie Wiedźmina, jak wracasz z roboty, to ci wciskają najwyżej widły w tyłek. Stajesz się magikiem wtedy, kiedy zaczynają ci za to płacić. Z takim podejściem nigdy nie zostaniesz magikiem, Miki. A się nie martwię kasą, się martwię za to, że nie chcesz jej wziąć. Awaro powinien w tym momencie wziąć ją na bok i wytłumaczyć, że nigdy nie dojdzie do rozpustnego i bogatego życia z takim podejściem. Nie, nazwałbym to raczej głupia. Dobra, jak chcesz, Majki, więcej kasy dla nas. Więcej kasy dla nas. Mo,
そうか、わかったよ。心遣いをありがたく受け取らせてもらう。本当にかっこいい嬢ちゃんだな。Nie, Avaro, nie, dlaczego nie? Pozwól ziemniakom raz coś zrobić za darmo dla nich, to za następnym razem, jak będziesz chciał zapłaty, to się wkurzą za ciebie. Jest, jest jednak gloomy face, tylko jej akurat nie widać. Dobra. Po powrocie z krateru drużyna tak poszła do wioski, był wielki bankiet i ziemniaki nawet zebrały jakąś nagrodę dla nas. Avaro chciał to uzgodnić z ziemniakami, wysokość nagrody, ewentualnie żeby coś dopłacili w przyszłości. Chciał to również uzgodnić z Mikiyu, która ponoć coś zrobiła w tej robocie, chociaż nikt tego nie widział. W każdym razie Mikiyu tak... jak to się mówi? Wielkodusznie postanowiła, że nie potrzebuje zapłaty, bo już dostała, jest wielki bankiet i dużo się nauczyła i to jest kompletna idiotka. I tak, i nic nie dostaliśmy za nasze wysiłki. またアバロが他の女性と幸せを築いたんだね。だけど、消せない。これは問い詰めねばなるまいて。というわけなのです。アバロ、他の女を抱いたね。言い逃れはできないよ。犯人はあなたです。Nic nie zrobiliśmy tym razem. Chyba mówi o tym, o czym nie zaszło i o czym nie będę wspominał. やめてとは言ってないです。ただ少しむしゃくしゃすると言ってるのです。アバロ、私が何に対してむしゃくしゃしているか分かってる？ゼロ、ノル、pojęcia。Powiedz po prostu。No to teraz to jest nie zero, to jest minus jeden. A, te drobne kruczki w umowie. No tak, no. Avaro chyba powinna się wywiązywać z umowy. Ja. Nikt nie widzi tekstu przez to. Jak już chcesz się obnażać, to zrób to tak, żeby tekst było widać. Coś mówi o tym, o tym. Coś mówi o tym, o miesiącu miodowym. Żeby się znowu oświadczył.
Avaro coś, że okej, dobra, tylko nie w tym momencie. Tylko zróbmy coś, zorganizujmy, a nie tak, po prostu. Czy co na przyszłość? Pieseł musi być większy, żeby od razu. Dobra, ta gra czasami testuje twój refleks. Dobra, Fia się obraziła, bo w Avaro z kimś spał. I poszła do niego, żeby się obrazić. Avaro się trochę zdziwił, dlaczego się obrażasz, bo powiedziałeś, że mogę spać. Tak, bo wiedziałem, że możesz spać, ale się obrażam. Ale dlaczego się obrażasz? Przecież jak nie chcesz, to mogę tego nie robić. Nie, przestawaj, ale i tak się obrażam. Dobra, o co ci chodzi? O to chodzi, że masz spać z innymi kobietami, ale mnie masz traktować na pierwszym miejscu i idziemy na randkę tu i teraz. I tak, a potem musiałem użyć psa, bo Fia. O nie...